Najważniejszą przyczyną, dla której powinniśmy rozpocząć zieloną transformację, są oczywiście kwestie związane ze zmianami klimatu. Każda tona wyemitowanego gazu cieplarnianego oznacza w konsekwencji wzrost temperatury. Nawet jeżeli są to minimalne ilości dla każdej tony, one w dłuższej perspektywie się oczywiście kumulują. Ma to jednak również istotne znaczenie z powodów zarówno przyczyn ekonomicznych, jak i technicznych. Przyczyny techniczne dotyczą tego, że nasz system elektroenergetyczny jest bardzo przestarzały. Bardzo dużo bloków węglowych opartych o paliwa kopalne ma w tym momencie po 40-50 lat. To oznacza, że w perspektywie tak naprawdę najbliższej dekady spora część z tych bloków będzie musiała zostać wyłączona. Co oznacza tak czy inaczej konieczność przeprowadzenia stosownych inwestycji w odtworzenie mocy wytwórczych, a najlepiej byłoby, gdyby te inwestycje dokonać właśnie w źródła zeroemisyjne. Oczywiście korzystanie z paliw kopalnych będzie też coraz droższe i coraz mniej opłacalne dla całej gospodarki ze względu na prawdopodobnie rosnącą ich cenę, malejącą dostępność. Obliczenia Fundacji Instrat wskazują na to, że pozostawienie paliw kopalnych tak naprawdę będzie oznaczało w perspektywie 10 lat dodatkowy wzrost rachunków za prąd o około 800 zł na gospodarstwo domowe. Dodatkowo, oczywiście tutaj trzeba wziąć pod uwagę całą politykę i całe otoczenie międzynarodowe. Dla Polski najważniejszym partnerem w tym momencie są państwa Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej dosyć istotne staje się również liczenie śladu węglowego poszczególnych działań dla poszczególnych przedsiębiorstw. To z kolei oznacza, że polskie przedsiębiorstwa nagle mogą zacząć tracić kontrahentów handlowych ze względu na wysoki ślad węglowy produkowany przez nie produktów. A to będzie oznaczało bardzo poważne kłopoty gospodarcze. Należy wziąć pod uwagę, że trzeba być świadomym tego, że źródła odnawialne w pełni są odrobinę niestabilne. To oznacza konieczność zaopatrzenia się nie tylko w same odnawialne źródła energii, ale również zadbania o budowę odpowiednich magazynów i zapewnienie magazynowania tej energii w dłuższej perspektywie. Dla przykładu można chociażby zainwestować w elektrownie szczytowo-pompowe. Tutaj jako Fundacja WWF tworzymy w tym momencie opracowanie pokazujące, że można wykorzystać odkrywkę po kopalni w Turowie do zbudowania naprawdę dużej elektrowni szczytowo-pompowej o mocy około 700 MW, która jest w stanie dostarczać te 700 MW przez około 12 godzin nieprzerwanie.